Jesteśmy tutaj przy herbacie, wodzie, a punkty na festiwalu Dogs Against Gravity idą w górę, w górę, w górę, bo twój film, Jazda Obowiązkowa, zajmuje w tym momencie jedno z czołowych miejsc, jedno z pierwszych 5 miejsc konkursu publiczności. Czyli już nie jest pierwszy? Ja nawet nie wiem. Wczoraj był pierwszy, dzisiaj z mojej obserwacji jest na poziomie 3. Co i tak jest gigantycznym sukcesem, bo to jest debiut. No tak. Żartuję oczywiście, tak. Debiut trafia od razu na Dogs Against Gravity, czyli jeden z ważniejszych festiwali tak naprawdę w tej części Europy filmów dokumentalnych. Jak się z tym czujesz? Jak się dowiedziałaś o tym? Jakie uczucia temu towarzyszyły? Znaczy wiesz co, oczywiście bardzo się ucieszyłam, ale jednocześnie takie poczucie odpowiedzialności to może za duże słowo, ale rzeczywiście, więc nie, ogromnie się cieszę, dlatego że ten festiwal uważam za, najważniejszy, na pewno bardzo ważny i bardzo mądry festiwal filmów dokumentalnych. Filmów dokumentalnych zaznaczmy z całego świata. Z całego świata, to jest niezwykła rywalizacja. Rywalizacja i także jestem ze swoim filmem, czy z naszym filmem w bardzo doborowym towarzystwie i czuję się bardzo doceniona w ten sposób. On startuje w konkursie głównym, do tego nagroda Amnesty International, która już jest nominacją. A film został, jest to premiera polska, ale film podobno jest już pokazywany poza granicami Polski, miał swoją premierę. Tak, miał swoją premierę na Itwie w listopadzie, tam była ta prapremiera i jeszcze w międzyczasie był na festiwalu, który się rozgrywa jakby na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. I tam dostaliśmy wyróżnienie w zeszłym tygodniu, także fajny start w Polsce. Muszę powiedzieć, że jakby bardzo mi zależy na pokazaniu ekspozycji tego filmu w Polsce właśnie ze względu na temat. Może nawet bardziej niż za granicą. Jazda obowiązkowa, temat dosyć taki enigmatyczny. Nominacja w sekcji Między nami. Ta sekcja opisana jest jako relacja z bohaterem. Powiedz, bo ten film wykracza poza opis jednoznaczny. Co chciałaś, o czym chciałaś opowiedzieć w tym filmie? Wiesz co, to było tak, że pomysł na ten film i temat tego filmu, on nie powstał w jednej chwili. To był proces. Można powiedzieć, że zaczynem do tego filmu był taki mniejszy projekt, który robiłam w szkole Wajdy, 3-minutowa etiuda na temat samotności, którą musiałam jako uczestnik kursu DocPro zrealizować. I potem się tak wydarzyło, że te moje dwie bohaterki, bo w tym krótkim filmie była tylko trenerka i Julia, tak się spodobały mnie i tak wydały się interesujące również moim kolegom z kursu i tutorom, że oni zaczęli mnie namawiać, żeby o nich zrobić dłuższy film. I ja zaczęłam tam głębiej grzebać, poznałam mamę Julii, i dowiedziałam się o całej historii tej rodziny i zdałam sobie sprawę, że poznałam wyjątkową kobietę, bo Marina pod wieloma względami jest wyjątkową postacią. I że można opowiedzieć szerszą historię, nie tylko taką bardzo osobistą, o relacjach rodzinnych, ale o czymś więcej, bo to jest rodzina, która przyjechała do Polski z Ukrainy. I w związku z tym sytuacja tej rodziny jest bardzo szczególna. Oni się muszą mierzyć z różnymi wyzwaniami. Jest ich o wiele więcej niż u każdej rodziny, która mieszka w swoim kraju. Tytuł odnosi się, Jazda Obowiązkowa, oczywiście do tytułowej, do bohaterki głównej, która jest 9-latka, Julia, która zaczyna swoją karierę na jazdy na łyżwach. Ale to nie jest film tak naprawdę o tej karierze, bo gdyby był, to byśmy mogli, bo możemy tam porównać relację jej i jej matki do takiej relacji, która już obecna jest w wielu filmach. Między innymi Czarny Łabędź. Pamiętam te sceny między matką a Natalie Portman, taką bardzo opresyjną. I rzeczywiście po pokazie filmu pojawiły się głosy ze strony publiczności o matko, czy rzeczywiście, jak to jest, czy pani wybielała, nie wybielała, wybierała pani te sceny, w których główna bohaterka jest, nie wiem jakiego słowa nawet użyć, jest przez swoją matkę, proszę mi pomóc, jakie to będzie słowo właściwe do opisu tej relacji, bo ona nie jest jednoznaczna. Widzimy tam trochę taką sytuację, w której 9-latka jest trochę stłamszona przez jakąś wolę rodziców, swojej trenerki do tego, żeby być najlepszą. Ja myślę właśnie, że ujęcie tego w jednym słowie to byłoby jakieś skłócenie, uproszczenie jakby tego wszystkiego, o czym jest ten film. Natomiast jeszcze się odniosę może do tego, co powiedziałaś na początku, bo ten tytuł właśnie nie odnosi się tylko do tej głównej bohaterki. Mimo, że on jest terminem zaczerpniętym z łyżwiarstwa figurowego,
Nie wiem. A jest, tak? Jest, ja tak, tak. No właśnie i dlatego może wyjaśnię, ponieważ nie wszyscy pamiętają, ponieważ była taka jakby kategoria czy konkurencja w jeździe figurowej na lodzie, która już została wycofana i z zawodów olimpijskich i z tych wszystkich ważnych zawodów, która polegała na tym, że oprócz tego programu, który oglądamy teraz, tak zwanego dowolnego czy programu krótkiego, zawodniczki, zawodnicy musieli kreślić na lodzie figury takie geometryczne. I na przykład robili ósemkę albo trójkę i trzeba było wiele razy po tym śladzie pojechać i potem z linijką sędziowie mierzyli, czy ten ślad się pokrywa, czy to, czy to jest wiele tych linii, czy to horror. Jest... To był horror, tak. I im kto bardziej precyzyjnie jakby jechał, czyli te linie się pokrywały, to zdobywał w tej kategorii punkty. I no, paradoks tej całej sytuacji polegał na tym, że często właśnie zawodnicy, którzy świetnie jeździli jazdę obowiązkową, a dużo słabiej ten program dowolny, który jest bardziej spektakularny i oglądany chętniej przez widzów, ten zawodnik wygrywał. I oni tak jakby stopniowo to wycofywali, aż ostatecznie w ogóle to zostało usunięte. Ale oczywiście ten tytuł w moim filmie się nie odnosi tylko do, właściwie nie odnosi się w ogóle, można powiedzieć, ponieważ Julka już nie jeździ w ogóle tych figur, prawda? No, tu bym zwróciła może uwagę na to drugie słowo obowiązkowa, że to jest coś jakby narzuconego, jakiś rodzaj przymusu. I on nie dotyczy moim zdaniem tylko Julii, tylko trochę całej tej rodziny, bo oni też tak jeżdżą tam i z powrotem. Z Ukrainy do Polski, z Polski na Ukrainę. Też ta sytuacja na nich wymusza określone zachowania czy sytuacje, bo oni się nie rozstali z tą Ukrainą, ani w sensie materialnym, ani niektórzy z nich mentalnym i w związku z tym tak trochę są pomiędzy jednym a drugim światem zawieszeni. Czy ty wobec tego chciałaś zrobić film o wychodzeniu z pewnych stereotypów? Publiczność pokochała ten film, pokochała rodzinę występującą w tym filmie, czyli rodzinę Polniuków, która przyjechała z Ukrainy, próbuje sobie ułożyć życie tutaj w Polsce. A my często, myślę, że jednak mamy takie bardzo stereotypowe wyobrażenie tego, kim jest ukraińska rodzina, która próbuje sobie tutaj ułożyć życie. No, bynajmniej nie kojarzy nam się z tym, że mama inwestuje wszystko, co ma, ostatni grosz, to, żeby córka jeździła na łyżwach. Cieszę się, że o tym wspominasz, bo to właśnie mnie zafascynowało w nich, że ja spodziewałam się zupełnie czego innego, a zobaczyłam właśnie coś, co mi się wydawało kompletnie, no nie wiem właśnie, czy wbrew też moim wyobrażeniom. No rzeczywiście jest tak, że ja też mam w głowie jakieś stereotypy. Muszę się do nich przyznać, chociaż nie lubię myślenia stereotypami. Nikt z nas nie lubi się przyznawać. Tak jest, ale się przyznam. Też wydaje mi się, że często jedne stereotypy, które funkcjonują w jakiejś grupie społecznej, czasami przeczą innym, które mają inni członkowie tej samej społeczności. Więc moje może wyobrażenie było takie, że no tak, przyjeżdżają tutaj, żeby się dorobić, że zazwyczaj to są ludzie, którzy mają jakieś bardzo trudne warunki materialne. Tam u siebie, tak. No i to, co zarobią, to albo wysyłają do swojej rodziny, albo właśnie inwestują w jakieś takie niezbędne może rzeczy. Tymczasem oni porzucili mieszkanie, które ma wyższy standard właśnie tam na Ukrainie. Tu w Polsce się gnieżdżą w małym mieszkaniu w bloku. Tak, zresztą są takie sceny, które pokazują. Tak, kuchnia na wysoki połysk, tak. I jeszcze ja sobie wyobrażam, jak dla kobiety, która jednak, no, dla niej zawsze to, jakby to, zazwyczaj, może nie zawsze, właśnie nie myślmy stereotypami, to gniazdo domowe, ten dom, no, jest czymś ważnym. Ja myślę, że ona też tam włożyła dużo serca i tu nagle z dnia na dzień postanawia to wszystko rzucić i jedzie nie wiadomo gdzie. I właśnie tak, gnicie się z trójką dzieci w małym mieszkaniu w bloku, wszystkie pieniądze, nie wkłada ich do żadnej skarbonki, ani nie lokuje na lokacie w banku, tylko właśnie inwestuje w coś, co jest kompletnie niewymierne i nie wiadomo, czy przyniesie w ogóle jakiś pozytywny rezultat. Więc pomyślałam sobie, że jest tam jakaś nuta szaleństwa, która się mnie spodobała. No i potem zobaczyłam też, że ta Marina jakby no, rządzi całym tym domem. To znaczy ona... ona ma marzenia, ona ma ambicje, ona ma pragnienia i no, tak trochę jest, że rzeczywiście je eksportuje na pozostałych członków rodziny, w tym na swoje dzieci. Ale może dobrze, że ja wcześniej na tamto pytanie o to jedno słowo, jak to określić, tę relację nie odpowiedziałam, bo sama powiedziałaś, że widzowie pokochali tę rodzinę. I myślę, że mimo tego, że no, Marina pokazuje takie swoje zachowania, które być może wielu z nas nie byłoby w stanie pokazać czy zaprezentować przed kamerą, to
nie odbieramy tej postaci jednoznacznie i też czujemy, mam nadzieję, do niej sympatię. Bo no to nie jest matka oszalała na punkcie tego, że jej córka musi zostać gwiazdą sportu. Tylko właśnie zdecydowanie nie. Mimo presji, która gdzieś tam jest, tak jak na spotkaniu powiedziała, sportowiec potrzebuje pewnego rygoru. I tak. Ja pilnuję tylko tego w tym sensie, a poza tym czuć absolutną miłość do Julii, do córki. I też czuć, że to nie jest tak za wszelką cenę, jak żyjemy, a propos stereotypów, w takim przekonaniu, że bardzo często mamy chcą ze swoich dzieci robić kogoś, kim same nie były. I tutaj tego w filmie absolutnie nie czujemy, tego nie ma. To jest wyraz, ten film i ta rodzina jest wyrazem pewnej ambicji, po prostu zdrowej ambicji. Zdrowej ambicji do tego, żeby tworzyć swoje życie, ubierać je w jakiś kształt. Kształtować je jakoś, tak. To znaczy, ja myślę, że tam też jest jakiś element przeniesienia niespełnionych może pragnień Mariny. Ja nie poruszałam tego wątku filmu, no bo nie można o wszystkim opowiedzieć. Jest rzeczywiście tak, że my czujemy, że za tym stoi jakaś większa sprawa i rzeczywiście Marina jest taką mamą, że no jak nie wyjdzie z tymi łyżwami, no to ona znajdzie jakiś inny pomysł. Gitarę. Na przykład gitarę, tak, albo malarstwo, albo zajęcia teatralne, bo no właśnie ona ma takie pragnienie, żeby życie jej dzieci nie było taką szarą egzystencją, żeby one coś z tego życia wzięły więcej i ona ma no taki napęd i to dla niej jest ważne i stara się to wpoić swoim dzieciom na swój sposób oczywiście. I ten napęd udało ci się w sposób niezwykle autentyczny pokazać w filmie. Bardzo ciekawi mnie to, jak wyglądało nagrywanie samych scen, ponieważ mamy tą rodzinę troszeczkę na dłoni. Ja w pewnych momentach się czułam aż skrępowana tym, że jestem takim obserwatorem, który siedzi gdzieś za podglądaczem, szafą i podgląda. Tak. Coś niesamowitego udało ci się uchwycić. Jak? Skąd ta intymność przekazana jednak z kamerami, z ekipą w mieszkaniu? No wiesz, ekipa nie była zbyt duża, bo to byłam ja, mój operator, Białorusin, Jegor Jefimow. I tu jest też jego duża zasługa, bo myślę, że no, podobny krąg kulturowy, to, że oni się językowo też dobrze komunikowali. No plus to, że ja miałam z Mariną fajną relację, to wzbudziło zaufanie ich do całej naszej ekipy. Przy jednak zachowaniu pewnego dystansu, to znaczy uważam, że to jest zdrowe, że fajnie się jakoś tam nawet czy zaprzyjaźnić z bohaterami, ale dla dobra całej sprawy, również tych bohaterów, no trzeba też jakieś granice jakby zachować. No Marina była wielkim pomocnikiem w tym całym projekcie, bo dla mnie to była przygoda. Myślę, że dla rodziny, dla Julki i dla Ireny początkowo też. Potem one już były trochę zmęczone tym procesem, zwłaszcza Julia, jak ją nękałam na kolejnych zawodach i biegałam za nią z kamerą. No nie będę tutaj jakby tworzyć mitów, że ja się przedzierałam przez jakieś ogromne trudności, jeśli chodzi właśnie o współpracę z bohaterem. Mimo że jednak finalnie Marina nie była łatwym bohaterem, ponieważ ona ma właśnie bardzo szeroki wachlarz emocji, za którym czasami jest trudno nadążyć, jest nieprzewidywalna. Czasami myśmy się na przykład umówiły, że dzisiaj jesteśmy w domu albo coś się tam będzie działo, a nagle się działo coś kompletnie innego. Czyli to nie jest tak, że ja wymyślałam, że coś się będzie działo, ale na przykład ona mi mówiła, że się będzie działo to i to, to wydawało mi się ciekawe dla filmu, a potem się okazało, że dzieje się coś zupełnie innego. No skąd ty impuls się pojawiał jakiś, Marina wyszła. Dobra, trochę pożywka, prawda? Do tego, żeby być na miejscu, rejestrować sytuacje, to są kompletnie nieprzewidywalne. Tak. A jak jest z samą Julką? Bo są takie momenty w filmie, kiedy widzę, że ona rozumie niezwykle dużo, że to jest niezwykle dojrzała jak na swój wiek dziewczynka. No i to jest coś, co mnie w niej ujęło. Ja jak szukałam tej bohaterki do krótkiego dokumentu, to przyznam szczerze, że miałam takie trzy kandydatki. I nawet początkowo myślałam o innej dziewczynce, aczkolwiek Julka od razu zwróciła moją uwagę. Hipnotyzujące jest w jakiś sposób. Tak, to jest coś, czego się nie da zdefiniować. Jest też tak, że są widzowie, na których jakby ona nie działała, przynajmniej na etapie projektu, bo ja to pokazywałam właśnie w szkole i były dziewczyny i byli koledzy, którzy byli nią właśnie jakby zachwycani, bo uważali, że ma w sobie jakąś tajemnicę czy dojrzałość, a niektórym się wydawało, że przed Marina jest dużo ciekawszym bohaterem. Ja cały czas wierzyłam właśnie w tą jakby taką cichą moc Julii i to się potwierdziło. Rzeczywiście to jest bardzo dojrzałe dziecko,
Ja myślę, że to jest no właśnie efekt trochę tego wychowania. No oni, tam jest troje dzieci w rodzinie. Ona jest środkowym dzieckiem, które zawsze trochę musi walczyć o swoje miejsce. Ja to wiem z własnego doświadczenia. Tak, z własnego doświadczenia. No ale myślę też, że Marina tak po prostu wychowuje dzieci. Ona od nich dużo wymaga. Ona się nie rozczula za bardzo. Tam dziecka nie może boleć głowa przez pół dnia. Trzeba mieć czas wypełniony zajęciami, nie można siedzieć w telefonie, nie można siedzieć przy tablecie. I te łyżwy i te wszystkie zajęcia są taką też formą odciągnięcia ich od tego. Mm-hmm. No, Marina bardzo tego nie lubi. Ja ją akurat w tym popieram. Myślę, że jako nie będzie stereotypem, gdy powiem na końcu, że jako reżyserka, kobieta reżyser, których nam ciągle brakuje, których ciągle nam trzeba więcej, zrobiłaś przepiękny film o kobiecości. Nie o jednej kobiecie, nie o jednej bohaterce, tylko taki pejzaż, bo tak naprawdę to jest film o relacji tych dwóch. Tak. Tak, i one są właściwie obydwie bohaterkami. To był świadomy taki zamiar, żeby te bohaterki tworzyły taki duet i żeby emocje raz jednej się wysuwały na pierwszy plan, a raz drugiej. Bo moim zdaniem no, relacja matki i córki właśnie ma taki charakter. Ona jest bardzo ścisła i często... Love and hate, czasem relationship. No tak, jest. To też z własnego doświadczenia właśnie, bo mam dorosłą córkę, więc... To też było na bazie moich doświadczeń. Nam pozostaje trzymać kciuki, aby Jazda obowiązkowa trzymała się nie tylko w pierwszej piątce, ale wskoczyła na miejsce numer jeden, które zajmowała wczoraj. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.